Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Anna Dziewior, zastępca naczelnika Wydziału, i teraz będę wyliczał, edukacji, zdrowia, kultury, sportu i promocji powiatu częstochowskiego. Dzień dobry panie naczelnik. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Tak, zastanawiam się, ile trzeba mieć zdrowia, żeby ogarnąć tyle tematów, i kulturę, i sport, i promocję, jeszcze edukację, no i to zdrowie. Ja może sprostuję, naczelnikiem wydziału jest dr Leonard Smularski i to jest taka głównie... No pani jest zastępcą naczelnika. Ja jestem zastępcą, tak. Zgadza się, także dzielnie naczelnikowi pomagam. No może mizerna kobieta, ale mam nadzieję, że sprawna w działaniu. No tak, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o edukacji czy zdrowiu, ale o kulturze i sporcie. Ile środków wasz wydział ma właśnie na te zadania tutaj, jeśli chodzi o kulturę, o sport? Kultura to jest 250 tysięcy złotych. Tyle Rada Powiatu Częstochowskiego w budżecie na 2022 rok przeznaczyła, jeżeli chodzi o wszelkie działania związane z kulturą na terenie powiatu częstochowskiego. No to, i to niewiele tych zadań będzie wykonanych za tą kwotę pewnie. Rządzić. To znaczy, gdybyśmy mieli rozmawiać o liczbach, panie redaktorze, to w granicach 80 wydarzeń kulturalnych, ale ja bym tego nie chciała przeliczać na liczby, dlatego że za każdym tym wydarzeniem, czy ono jest mniejsze, czy większe, to pan doskonale wie, to jest szereg ludzi, szereg mieszkańców, którzy tworzą te wydarzenia kulturalne, którzy w nich po prostu uczestniczą, więc no jeżeli chodzi o liczbę, to tak średnio jest granica 80 wydarzeń kulturalnych, na tyle nam wystarcza. Natomiast ja bym przy samych liczbach nie zostawała. Dobrze, to porozmawiamy o tych imprezach. Jak to jest? Czy to państwo organizujecie te imprezy kulturalne, czy państwo zachęcacie gminy? Zróbmy taki konkurs, zróbmy takie zadanie razem. Jak razem zrobimy, będzie nas więcej do pracy, trochę mniej pieniążków każdy wyda. Jak to wygląda z tym namawianiem gmin do różnych imprez? Oczywiście. Są takie wydarzenia, które nazywają się wydarzeniami własnymi starostwa powiatowego i to są wydarzenia, no przede wszystkim to jest statuetka starosty, to jest to pierwsze wydarzenie kulturalne, które się odbywa może nie na terenie powiatu częstochowskiego, bo Filharmonii Częstochowskiej, ale oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców i nagradzamy tych najbardziej, no nazwę to twórczych. To są konkursy literackie, kilka jest takich wydarzeń kulturalnych własnych, które organizujemy samodzielnie. Natomiast na początku każdego roku kalendarzowego, i tak też było w tym roku, na szczęście mogło się tak odbyć w tym roku, że takie pismo mogliśmy wystosować do wszystkich gmin, do organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy od lat, do stowarzyszeń, do szkół, żeby zachęcić ich i zapytać, co chcieliby zorganizować. No, na szczęście tak się życie potoczyło, że troszkę ta pandemia się wyciszyła, troszkę te poluzowania pewne się pojawiły, czyli pojawiły się też możliwości na organizowanie takich wydarzeń. I odzew był dosyć spory w tym roku. No te dwa lata były takie zamrożone, bym powiedziała, kulturalnie. To zaoszczędziliście trochę tych pieniędzy, jak dwa lata były zamrożone. Tak sobie myślę. Pan doskonale zna skarbnika powiatu. Wszystkie pieniądze wracają do budżetu. Absolutnie. Ale już poszedł na emeryturę. To można coś tam uszczyknąć sobie. Pani skarbnik Agata Osadnik-Trzepizur to osoba równie skrupulatna, także wszystkie pieniądze wracają oczywiście do budżetu powiatu, one absolutnie nie są zamrożone. A propos pandemii, to mam wrażenie, że ta obecna pandemia przypomina dziecko, które jak się chowa, to zamyka oczka, zasłania oczy rączkami i mówi: szukaj mnie, na tej zasadzie, że tak ta pandemia wygląda. Tak, no troszkę ma pan rację. Dobrze, to zapytam panią, które gminy należałoby pochwalić za współpracę z powiatem, że bardzo chętnie biorą udział właśnie w wydarzeniach kulturalnych, dzwonią, przypominają, pamiętacie państwo, takie żniwa robiliśmy u nas w gminie, może w tym roku byśmy coś zrobili? Mnie pewnie byłoby łatwiej powiedzieć, które gminy może unikają tej współpracy, ale nie chciałam... To proszę powiedzieć, które gminy unikają. To może niegrzeczne, niekulturalne, właśnie niekulturalne, nieładne. Powiem tak, że z 16 gmin to właściwie 80% spokojnie to są te gminy, które z nami współpracują. Gokisy, MDKi. No są takie gminy oczywiście, które przodują, ale też no, nie chciałabym, chociaż są tacy dyrektorzy gminnych ośrodków kultury, którzy naprawdę, no powiedziałabym, że nawet w pandemii, dosłownie, kolokwialnie mówiąc, stawali na głowie i robili wszystko, żeby trochę tą młodzież przytrzymać, trochę te dzieciaki przytrzymać, żeby coś się działo. Także przyznam, że większość gmin to są te gminy, które współpracują bardzo owocnie i bardzo twórczo i my się bardzo z tego cieszymy. Odpowiadamy, może jeszcze wrócę do tych pieniędzy, o których mówiliśmy na początku. Wspomniał pan redaktor, że ta kwota nie jest duża. Ona faktycznie nie jest duża. Ja zawsze mówię, że ona mogłaby być większa, bo te potrzeby są też dosyć duże.
Natomiast rządzimy się tym, co mamy i na ile możemy, każde wydarzenie, w zależności od tego, jakie ono jest rangi, bo ono może być rangi ogólnopolskiej, może być okręgowej, prawda, może być tylko i wyłącznie albo aż wojewódzkiej, na tyle wspomagamy. W zależności od tego, jaki jest zasięg, na tyle wspomagamy i takie kwoty przeznaczamy. Zastanawiam się przy tej mizerii trochę finansowej, jeśli chodzi tutaj na kulturę, bo mimo wszystko to naprawdę nie są duże pieniądze. 80 imprez i tylko 250 tysięcy. Zastanawiam się, czy próbując organizować jakąkolwiek z powiatem, jakaś gmina organizuje imprezę, to czy gmina bardziej liczy na to, że powiat wyłoży więcej pieniędzy, czy to powiat liczy, że zapromuje się w danej gminie, a gmina da więcej pieniędzy. Jak wygląda tu na tej niwie finansowej ta współpraca? No właśnie to jest tak zwana rubryka, która się nazywa udział starostwa, prawda? I to jest ten udział, o który wiadomo, no zawsze gmina stara się i prosi, żebyśmy tych środków przeznaczyli jak najwięcej. Natomiast, no tak jak mówię, przeznaczamy na miarę możliwości naszych. Są takie imprezy, i też zapewne pan redaktor wie, to jest balonowa jura, to są imprezy takie jak Ciulim w Lelowie. To są imprezy rangi międzynarodowej, które wymagają nakładu naprawdę ogromnych środków. No ale państwo dokładacie te finanse, czy tylko pan starosta przyjeżdża z pucharami, własnymi nagrodami, wręcza i to jest udział powiatu? Nie, oczywiście, że wspomagamy finansowo, tak, czyli opłacamy to, co na przykład organizator by sobie życzył, tak, czy pyta nas gmina, już tak może roboczo to wyłożę, pyta nas gmina, czy możecie państwo zapłacić na przykład za nagrody, na przykład rzeczowe, czy za puchary, czy za medale. I oczywiście wszystko zgodnie z całą procedurą finansową, finansami publicznymi, tak się to odbywa. Oczywiście opłacamy i w ten sposób partycypujemy w tym wydarzeniu. Oczywiście są to pieniądze, tak. Pan starosta jak najbardziej obejmuje też patronatem, jeżeli jest zaproszony do tego, bardzo chętnie to robi. Przyjeżdża osobiście albo sam starosta, albo nawet członkowie zarządu. Oczywiście pan wicestarosta również w tych wydarzeniach kulturalnych czynnie uczestniczy. Dobrze, najbliższa impreza jaka będzie, to będzie chyba 28 maja w Blachowni, tak? Blachownia będzie gospodarzem spartakiady sportowej. Cóż to takiego jest? Może jeszcze wspomnę, przed tym 28 przygotowujemy się do takiego wydarzenia, o którym wcześniej nie mówiliśmy. Ale myślę, że dzisiaj to już jest taki dobry moment, o którym mogę powiedzieć. Z inicjatywy pana starosty Krzysztofa Smeli będziemy organizowali 26 maja w Dzień Dziecka przy szkole w Złotym Potoku, przy szkole powiatowej. A ja myślałem, że Dzień Matki to będzie. No właśnie do tego zmierzam. Będziemy organizowali w Dniu Matki 26 maja, ale to będzie Dzień Matki połączony właśnie z Dniem Dziecka. Akurat 1 czerwiec akurat jest taką datą, która no niekoniecznie nam organizatorom dobrze współgra z terminarzem różnych osób, dlatego odbędzie się to 26 maja. To będą dzieci, które są tam wraz z matkami w internacie, dzieci z Ukrainy. Będą tam również dzieci przywiezione, które mamy w Koniecpolu z Ukrainy i dzieci, które mamy w gminie Konopiska. Chcemy tym dzieciom też zorganizować taki czas, w którym będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli pobawić się, pokazać im troszkę radości, dać im trochę oddechu, chwili zapomnienia. Nie wiem, czy na ile się da, ale jest taki pomysł pana starosty, jak najbardziej cały wydział w tym bierze udział. Chcemy dać im chwilę oddechu, chwilę może takiej zabawy, no coś innego niż tylko bycie i mieszkanie w tym internacie, bo trochę, wie pan, może kobieta inaczej na to patrzy. Osobiście byłam tam w internacie w Złotym Potoku, kiedy przyjechało stowarzyszenie z Francji, z darami i miałam okazję, ja to tak nazywam, wziąć tą Ukrainę na ręce, czyli wziąć te małe dzieci na ręce i spojrzeć im w oczy i to jest bolesne. Więc takie samo mieszkanie, zapewnienie im, chociaż to jest bardzo ważne dla nich teraz pewnie, czyli mieszkanie, ubranie i żywność, ale dać im trochę takiego oddechu, takiej radości, która pozwoli... Takiej powiatowej miłości. Trochę powiatowej miłości. Trochę powiatowej miłości, tak to nazwijmy. Więc 26 maja w Złotym Potoku właśnie takie świętowanie wspólne z matkami i z dziećmi z Ukrainy się odbędzie. A radości będzie w Blachowni? A w Blachowni dwa dni później będzie też radość? I w Blachowni też będzie radość, tak myślę. 28 maja mamy przyjemność zaprosić państwa na piątą spartakiadę gmin powiatu częstochowskiego. Właściwie w 100% już gminy się odliczyły, co bardzo nas cieszy, bo to 2 lata przerwy. Gospodarzem jest gmina Blachownia. Bardzo się cieszymy, że pani burmistrz Sylwia Szymańska odpowiedziała już 2 lata
temu, bo te rozmowy już były rozpoczęte dwa lata temu, to już uprzedzę może troszkę Pana pytanie. Wiem, że jest to połączone z Dniami Blachowni, to wydarzenie, ale myślę, że to też są plusy, dlatego że Spartakiada będzie od godziny 9, a zakończy się mniej więcej około godziny 15. Z tego co wiem, to Pan Starosta lubi brać udział w różnych konkurencjach, sprawdzać się, bo byłem na niejednej imprezie jakiejkolwiek w powiecie, to i nawet przy tych żniwach pokazywał, jak się kosi, potrafi. Zdradzę troszkę tajemnicy, teraz ma być podobnie. Są zaproszeni goście z powiatu hajnowskiego. Około 20 osób. No niestety nie dojedzie do nas Ukraina z wiadomych względów, chociaż zawsze ci przedstawiciele z powiatu Śniatyńskiego wtedy, teraz Kołomiejskiego pewnie by dojechali, no ale niestety no, stan rzeczy jest wiadomy. Patrzę na Panią Naczelnik i patrzę na pewną konkurencję. Pani będzie brać udział w tej konkurencji jakiejś? Będzie Pani tam reprezentować powiat, czy będzie Pani z boku tylko stać? Chciałabym, natomiast nie wiem, czy nie będę po prostu wykonywać takich zwyczajnych czynności roboczych, tak to nazwę. Bo dla mnie najciekawszą konkurencją będzie tam dziurawe wiadro. To jest bardzo ciekawa konkurencja. Ciekawa konkurencja i też w tym roku będzie. Też w tym roku będzie, a Pani weźmie w tym udział? Nie. Może nie w dziurawym wiadrze, ja bym bardziej w siatkę, ale zobaczymy do czego rzekłem organizatorzy, czyli LZS-y, bo to też jest ważne, że jakby organizatorem głównym, jeżeli chodzi o tę stronę sportową, to są LZS-y, Ludowe Związki Sportowe, osoby odpowiedzialne i fachowcy w tej dziedzinie. Także zobaczymy, do czego będę dopuszczony. To na zakończenie zapytam, czy wobec tego, że ta pandemia skryła się za rączkami dzieci, tak to ujmę, w każdym bądź razie, czy Państwo spodziewacie się wysypu imprez w różnych gminach i gminy będą pukać do Państwa jeszcze, żeby dać jakieś środki? Tak, zdecydowanie my to już odczuwamy. Już to odczuwamy, dlatego że widzimy właśnie po tych zgłoszeniach, które wpłynęły, tak jak wspomniałam na początku roku już do nas, z tą prośbą o uczestniczenie w kosztach. I widzimy teraz, słyszymy te telefony. Cieszymy się, że przedstawiciele gmin do nas przychodzą, ale rzeczywiście po tych dwóch latach no zdecydowany przeskok i zwiększone zapotrzebowanie. Cieszymy się z tego, no ale tak jak mówię, no wszystko się kręci wokół pieniędzy, panie redaktorze. Troszkę mamy związane ręce, ale działamy na ile się da. Skoro nie chciała Pani powiedzieć, to już tak naprawdę na zakończenie, jakie gminy tam odstają, nie chcą z Wami współpracować, to zapytam, jak Pani myśli, z czego to wynika? Dlaczego gminy nie chcą współpracować tutaj, nie chcą jak gdyby wspólnie z Wami robić imprez? Z polityki. Aha, nie lubię starosty, to nie będę. Z starostów to nie będę wnioskowała, że gminy na tym traci, tracą mieszkańcy. Strasznie mnie to boli, to jest dla mnie nie do pojęcia. Jeżeli są jakieś animozje osobiste. Czy dobrze rozumiem, jeżeli wójt, burmistrz jest z PiS, załóżmy, to nie będę tutaj, bo starosta to jest z PSL-u, tak? Tak to wygląda? Przykre to jest, ale tak to wygląda. To nawet ostatnie wydarzenia pokazały, te majowe, jak się to odbywa. Nie będę mówiła o poziomie tych działań i tych ewentualnych rozmów, które mogłyby się odbyć, a które się nie odbywają. Właśnie ze względu na czystą politykę. Nie lubię owijać w bawełnę, nie będę tego robiła. Bardzo jest to przykre, po prostu tracą na tym mieszkańcy, nikt inny. Tylko i wyłącznie mieszkańcy powiatu. A przecież kultura, tym bardziej kultura powinna być ponad tym wszystkim. Ja dokładnie. Jeszcze sobie pozwolę na jedno słówko. Bardzo Pana bardzo proszę. Dzisiaj maturzyści, jest 9:47, już 47 minut piszą matematykę. Ze wszystkimi się solidaryzuję sercem i duszą, z rodzicami maturzystów również. A szczególnie z córką chyba. No to też maturzystka. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Pani Anna Dziewior, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu i Promocji jeszcze tutaj powiatu częstochowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.